Siemam, Dero Marcin z kanału Discover Thailand. Now, proszę bardzo, youtuber kolejny. Słuchajcie, dzisiaj postaram wam się pokazać centrum Bangkoku. Jak przeżyć w tym samym centrum Bangkoku za naprawdę niewielkie pieniądze. I co to znaczy centrum Bangkoku? Jak dla mnie, słuchajcie, centrum Bangkoku to jest dzielnica Sukhumvit. Bangkok dzieli się na kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt dzielnic. Muszę trochę odejść od drogi, żeby nie było szumu. Kilkadziesiąt dzielnic, a Sukhumvit jest taką najbardziej wszechstronną dzielnicą, jaką tylko można sobie wymarzyć. Mianowicie znajdziemy najlepsze bary, najlepsze restauracje, najlepsze hotele, ale też znajdziemy street food, znajdziemy tanie bary, znajdziemy galerie, znajdziemy wszystko to, czego nam potrzeba do szczęścia. Tanie masaże również. Słuchajcie, postaram wam się dzisiaj pokazać, jak przeżyć za niewielkie pieniądze w samym centrum Bangkoku. Ok, lecimy. Nie zapomnijcie zostawić suba. Let's go! Sukhumvit, bo właśnie tutaj jesteśmy. Słuchajcie, jest to dzielnica biznesowo-rozrywkowa, gdzie jest mnóstwo wieżowców, tak jak tutaj na załączonym obrazku. Na każdym z tych wieżowców, słuchajcie, na szczycie jest skybar. Tak jak, nie wiem, w Warszawie, poprawcie mnie, bo dawno nie byłem, jest około, nie wiem, dwóch może skybarów, tak? Natomiast tutaj mamy około 50, słuchajcie, skybarów w Bangkoku. Mamy też dzielnice rozrywkowe, mamy Soi 4, taką dzielnicę dla dorosłych, Soi 23, również taką dzielnicę dla dorosłych, gdzie, znaczy ulicę, bo Soi, tak nawiasem mówiąc, to jest ulica po tajsku, gdzie notabene był kręcony Cuts Vegas w Bangkoku, tak? Pamiętacie? Hangover w Bangkoku. Druga część, trzecia część filmu Cuts Vegas. Więc no, wszystko znajdziemy, co tylko tutaj jest nam potrzebne do życia, do szczęścia. Jesteśmy naprzeciwko galerii Terminal 21 i tam pójdziemy za chwilę na obiad, ale najpierw pokażę wam, mam tutaj dwie ulice dalej, swój hotel, jak wygląda mój pokój. Let's go! No okej, jesteśmy pod moim hotelem. Chodźcie, wam pokażę, jak wygląda w środku i hotel, i pokój. No, za 450 batów znalazłem, słuchajcie, na Soi 18, czyli na ulicy 18, czyli praktycznie no, w samym centrum, za jakieś 55 zł. No to jest niesamowite. Tak wygląda z zewnątrz. Może nie jest jakiś okazały, rewelacyjny, natomiast w środku bardzo, bardzo przyzwoity. I to, co najważniejsze, jest wanna. No okej, okay, a tak wygląda mój pokój. 450 batów, słuchajcie. Duże, wygodne łóżko. A to, co najlepsze, słuchajcie, wanna. 55 zł, nie? Także, jak widzicie, można w samym centrum Bangkoku za 55 zł przespać się za jedną noc. No dobra, jesteśmy z powrotem w galerii Terminal 21 i teraz wam pokażę, jak za tanie pieniądze, naprawdę śmieszne pieniądze, zjeść przepyszne tajskie rzeczy i nie tylko. Oczywiście, słuchajcie, są windy, natomiast chcę wam pokazać, jak galeria wygląda cała w środku. Tak wygląda galeria w całej okazałości. Wjeżdżamy schodami, takimi dosyć sporymi, jak widzicie. Oczywiście też są windy. Jedziemy na piąte piętro. Generalnie na piątym piętrze jest food corner, na parterze też, natomiast na piątym piętrze pokażę wam, jak to wygląda, żeby naprawdę zjeść za śmieszne pieniądze. I tak jak na piątym piętrze znajdziemy mega tanie posiłki, mega tanią kuchnię, tak na czwartym piętrze właśnie, na którym jesteśmy, znajdziemy mnóstwo restauracji z bardzo dobrym jedzeniem, ale też które nie są tanie, chociaż też nie za drogie. Powiedzmy, te ceny są umiarkowane. Jeżeli chcemy pójść do restauracji, znajdziemy tutaj naprawdę mnóstwo dobrej kuchni za również przyzwoitą cenę, jeżeli dobrze poszukamy. No okej, okay. Zaczyna się ta strefa, którą wam chcę pokazać. Generalnie tutaj wszystko mamy nabijane na taki kupon, na taki talon, na taką kartę, którą należy najpierw sobie wykupić, doładować w kasie. Tam właśnie teraz zmierzamy. Wszystko tutaj widzicie,
nie płacimy za to gotówką, tylko nabijamy na właśnie tą kartę. I zaraz Wam pokażę to, co jest najlepsze, czyli ceny. Nabijamy za 100 batów, tak? Czyli przy obecnym kursie jakieś 13 zł. Tutaj Pani mi doładowuje właśnie kartę. I zaraz zobaczymy, thank you. Zaraz zobaczymy, co za to możemy kupić. I pewnie zostanie jeszcze reszta. Thank you. For me, this seafood for 60 baht. Finish Leo. Okay, my pen lie. So chicken cashew with rice. Chicken cashew. Zobaczcie ceny. Te na czarno to są ceny. Załóżmy chicken cashew z ryżem 32 baty, czyli jakieś niecałe 4 zł. Słuchajcie, to zatrzymajcie sobie kamerę, bo nie chcę tutaj przeciągać, natomiast te ceny są po prostu kosmiczne. 30-40 batów za posiłek, który jest przyrządzany na świeżo i który naprawdę jest rewelacyjny. I to jest na każdym stoisku, zobaczcie, wszędzie mamy takie ceny. 45 batów, 40 za takie, słuchajcie, wielkie posiłki. Dobra, przejeżdżę na Sadika. Ok, thank you. Thank you, bro. Dobra, mamy posiłek gotowy. Idziemy jeść. 32 baty, niecałe 4 zł. Mamy tu jeszcze taki zdrowy kącik. Od 25 do 40 batów, czyli od jakichś 3 zł do 4,50 mamy takie soki świeże. A tam jest strefa do konsumowania. Zamówimy sobie jeszcze soczek i idziemy jeść. Mamy posiłek, słuchajcie, mamy sok i to wszystko za niecałe 9 zł, 8,50. Słuchajcie, takie danie z takim świeżym sokiem, można, nie? Kolejka po wypłatę. Dobra, oddajemy kartę, słuchajcie, została reszta, 29 batów, czyli wydaliśmy dokładnie 71 batów, thank you. No dobra, pojedzone, teraz jeszcze taki tip, Terminal 21, czyli Terminal 21 znajduje się przy ulicy numer 21 i należy o tym pamiętać, że każda dzielnica ma swoje numery ulic, tak jak teraz jesteśmy na Sukhumvit, to Sukhumvit ma, załóżmy, numer ulicy numer 1, 2, 3, 5, 10, 21. Tak każda dzielnica ma swój osobny numer, numerację ulic, tak? Nie wiem, pojedziemy na Raczadę, tam będą też ulice numer 1, 2, 5, 10. Pojedziemy na Rama 9, tak samo tam będą wszystkie ulice ponumerowane od 1 do tam do kilkudziesięciu, tak? Czy więcej. Także pamiętajcie, żebyśmy nie popełnili zonka i nie powiedzieli, że chcemy jechać na ulicę numer 21 i zamiast na Sukhumvit pojedziemy na Raczadę albo na jakąś inną dzielnicę, tak? Pamiętajcie o tym. Jeżeli chodzi o transport, słuchajcie, najlepiej wziąć albo takiego motorbajka. Panowie w takich pomarańczowych kamizelkach, gdzie za 50 batów, czyli za jakieś 6-6,50 dojedziemy naprawdę daleko, parę kilometrów do miejsca docelowego, albo BTS-em, czyli taką kolejką naziemną, praktycznie w każdą dzielnicę, to jest tak jakby metro, tylko że na ziemi, nad ziemią i tym BTS-em dojedziemy też za całkiem niewielkie pieniądze praktycznie w prawie każde miejsce w Bangkoku. Używanie samochodu jest niepraktyczne, ponieważ zobaczcie, co się dzieje. Bangkok jest jednym z najbardziej zakorkowanych miast, słuchajcie, Azji i pewnie i Tajlandii, i świata. Tak przy okazji takiego dam Wam kolejnego tipa. Właśnie przyszedłem zszyć sobie backpack, bo mi się niestety rozerwał. Natomiast trafiłem do bardzo sympatycznego... what's your name, by the way? Jack. Jack. Yeah, Jack the Tailor. Jack the Tailor i nazwa jest Nordic Bespoke. I tak jak się okazuje, za naprawdę śmieszne pieniądze można tutaj uszyć shirts, right? Yeah, shirts. Yeah, business shirt, business suit. Suit. Blazer. For example, how much costs shirt? Ile kosztuje na przykład koszula? Yeah, we have a suit price from 3,000 baht.
Suit price, słuchajcie. From 3000 baht. Garnitur za 3000. Jacket and pants. Uh-huh. And the business shirt we're selling for COVID only 800 baht. Very good quality. Możecie sobie wyobrazić, mega szycie na zamówienie, słuchajcie, biorą od was wymiary i koszula kosztuje 800 batów, tak? Czyli jakieś, czyli jakieś 100 zł, a garnitur kosztuje 3000 batów, czyli jakieś 400 zł. Słuchajcie, wybieramy sobie kolor, wybieramy sobie materiał, wybieramy sobie wszystko, szyją nam na zamówienie i nawet can you send for Poland? Yeah, we can send anywhere in the world. Whoever needs suit, you can contact us in Nordic Bespoke Bangkok. You can WhatsApp us as well. There is our website, our call numbers and all detailed information. Nordic Bespoke Bangkok. Don't worry, I will put on the description of the movie, so don't worry. Yeah. Okay, taki kolejny tip, słuchajcie. Ja co prawda gdzie indziej już uszyłem wcześniej garnitur i koszulę. Mam tych koszul chyba z 6, a garnitur też mam jeden. I spodni sobie uszyłem sporo, tak już z 2 lata temu, jak przyjechałem, natomiast tam zapłaciłem o wiele, wiele więcej. Tutaj, słuchajcie, parę generalnie ulic wcześniej czy dalej, tutaj gdzie jesteśmy, naprawdę ceny są całkiem przyzwoite, no 2 razy tańsze niż tam. Okej, okay, to taki. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego w tej małej uliczce, to jest 111 łamane przez 1, znajduje się tyle ludzi w tej knajpie. Słuchajcie, okazuje się, a to jest przy samej głównej drodze, okazuje się, że to jest tajskie jedzenie po takich cenach, że naprawdę kosmos. Od, nie wiem, 70-80 batów możemy zjeść już naprawdę przepyszne jedzenie i właśnie teraz idziemy na taki późny obiad, wczesną kolację. No, sami zobaczcie na ceny. 80 batów, 80, 80, 80. 120, 120, 80, 50, 60. 80, 80. Krewetki, proszę bardzo, 80, 100 batów. Kalmary, 80 batów. O, dzisiaj sobie zjem kalmary. A co, zaszaleję. 120, 80. No, także ceny całkiem przyzwoite. No okej, właśnie przyszło moje danie. Zobaczcie, jak to wygląda. Kalmary, jajeczko, ryż, czyli proteinki, plus do tego woda mineralna, gazowana. Znaczy tutaj mówią na to soda. 80 plus 20 batów, 100 batów, jakieś 12, 13 zł teraz po nowym kursie. Można? No można. I to przy głównej drodze, tak? Przy głównej drodze, przy Sukhumvit Road. Dobra, teraz przejedziemy się BTS-em. Parę stacji, zobaczymy ile kosztuje bilet. Siam. Siam, 26, sir. 26 baht. Yes, sir. Ok, 26 batów. How many station? I'm here, two stops, sir. Two stops? Yes, two stops. The next, the second stop, right? Moment, one, two, and three. Third stop. Ok, for example, when I want to join the last station, how much cost the ticket? So the last station. Okay, the maximum price is 59, sir. 59 maximum one ticket from one way. Yes. Okay, czyli 59 batów bilet w jedną stronę do końca linii metra. No dobra, odbijamy kartę i idziemy na pociąg. Dobra poczekalnia, nie? Człowiek czeka i ogląda reklamy przy wejściu do metra.
Wieczorami chodzi się na kepsa do naszego przyjaciela. Say hello, habibi. Hello. Oh, it's the beef, chicken and beef kebabs. The best in Bangkok. The best one. Really. This is Arab Street. To jest piąta ulica, czyli soy number 5. I to jest ulica arabska. Hello, habibi. To jest ulica arabska, czyli ulica trzecia i ulica piąta. To są ulice arabskie, gdzie jest właśnie bardzo dużo kebabów, bardzo dużo arabskich knajp, tego typu właśnie klimatów, więc fryzjerzy arabscy, barberzy, także całkiem ciekawe klimaty, bardzo fajnie pachnie. Pachnie właśnie taką Arabią. Także lecimy na kebab. Tak wygląda kebab. Wow. Garlic sauce and spicy sauce. No i kosztuje 120 baht, taki naprawdę mega, mega, że czasami nie daję rady zjeść, a czasami po prostu biorę na wynos, bo naprawdę zjeść go całego to jest sztuka. Także i 120 baht, czyli jakieś 15 zł. Oczywiście można wziąć małego za 70 baht, czyli za jakieś 9 zł. Idzie kebabik, zobaczcie jaki wielki. No, po prostu. Yeah, but I like more, I like on the side. Dobra, słuchajcie, teraz się wszystko zgadza. Zobaczcie jaki keps. Zobaczcie na te sosy. To wszystko 120 batów. Po prostu aromat jest taki jak, nie wiem, jak w Dubaju. Naprawdę. Arab Street, ulica 5. No okej, słuchajcie, czas na coś przyjemniejszego, czyli na masaże. Jesteśmy dalej na Arab Street. Tu jest taka uliczka mała. Słuchajcie, zagłębie masaży jest chyba, nie wiem, z 6-7 takich, jak to oni mówią, shop, czyli takich salonów masaży. Zobaczmy ceny. Ceny wyglądają tak, że facial, foot, Thai massage, no masaż twarzy kosztuje 400 batów, foot and Thai massage kosztuje 300 batów, czyli jakieś po obecnym kursie 40 niecałe złotych, także nie jest źle, słuchajcie, nie ma tragedii, a myślę, że na koniec ciężkiego dnia warto się pomasować. Jeszcze jeden taki tip, jeżeli idziemy na masaż, chociaż to tak naprawdę, jeżeli idziemy na prawdziwy masaż, nie powinno mieć większego znaczenia. Nie wszystkie panie to dziewczyny, nie wszystkie dziewczyny to dziewczyny. O, może w ten sposób, ale tak jak mówię, przy normalnym masażu nie powinno to być większego znaczenia. A jeśli chcecie taki normalny, prawdziwy, profesjonalny tajski masaż, to trzeba ubrać taki oto kubraczek, słuchajcie. No, tak żeby nikogo nie kusiło i wtedy będzie super. Okej, okay. Najpierw każdy masaż powinien się rozpocząć od czyszczenia nóżek. Także panie tutaj czyszczą. Wiadomo, chodzi się w japonkach, to trzeba przed każdym masażem umyć nóżki. No dobra. Ja się oddaję masażom. I co, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. Hej! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest aplikacja Asia4U, dzięki której odbędziesz wraz z Olon Guen, finalistką polskiej edycji MasterChef, kulinarną podróż po najpyszniejszych zakątkach Azji, w załączeniu filmiki i przepisy, jak również znajdziesz wszelkie przydatne informacje na temat tego przekolorowego miejsca, jakim jest Azja Południowo-Wschodnia. Dziękuję również patronom Marcin Szkudlarek, Łukasz Nadolski,